i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Poczet sztandarowy prowadzić. Prezentuj broń. Marsz! Poczet! Stój! Zwrot! Do nogi! Broń! Poczet! Spocznij! Bracia i siostry, w Chrystusie Panu, przygodni goście, z głębi serca witam wszystkich tu obecnych na szczególnej uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę dokonania egzekucji tutaj, w tym naszym szczególnym miejscu w Kurowie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj na drogu tej najświętszej ofiary, którą sprawuję w ich intencji o nagrodę wieczną w niebie i w intencji naszej Ojczyzny, pomyślmy na niej, w szczególny sposób przywołać ich obecność, żeby w naszej świadomości utkwiła ta rzesza naszych braci, którzy tutaj złożyli swoje życie, abyśmy my mogli żyć, mówić po polsku, myśleć, a nade wszystko realizować swoją drogę prawdziwej wolności naszej umowanej ojczyzny. Niech więc będą przywołani Augustyniak Jan, pseudonim Czarny, Anzel, Bogusz Bolesław, Hambos Jan, pseudonim Chomik, Kornik, Chojnacki Seweryn, Goruch Bronisław, Grzywacz Stanisław, Chińc Bronisław przed pseudonim Lewandowski, Jabłoński Dionizy, Jagielski Stanisław, pseudonim Gacek, Siatek, Kaczyński Alon, pseudonim Komar, Kilian Mieczysław, pseudonim Dąb, Kilian Władysław, Kotlenka Bolesław, pseudonim Sap, Kowalczyk Jan, Krakowiak Władysław, Stefan Kruk, pseudonim Kwarc, Kunowski Antoni, Kuropatwa Edward, Ławek Władysław, pseudonim Boże II, Lewański Kazimierz, pseudonim Kaczor, Leśko Wojciech, pseudonim Kostka, Łabęcki Stanisław, pseudonim Łabęcz, Mastalerz Jan, pseudonim Skóra, Mastalerz Maksymilian, pseudonim Kupiec, Mastalerz Mater, pseudonim Skala, Matraszek Wacław, Mazur Józef, Mazurczak Eugeniusz, Mazurkiewicz Ignacy, pseudonim Mazur, Nasalski Edward, Pana Śmiech Zwigniew, pseudonim Kuzyn Zemsta, Paszko Czesław, pseudonim Brzoza, Piątkowski Lucjan, Profeta Seweryn, Raczkowski Henryk, Redzi Marcin, Sawa Stanisław, Skorupka Stanisław, Strzelczyk Franciszek, pseudonim Strzała, Trocki Stanisław, Wartar Daniel, Was Władysław, Wittenberg Czesław, pseudonim Wierny, Witosław Edward Julian, pseudonim Wilczur, Wojtkowski Grzegorz, Jan Woźniak. Oni wszyscy tutaj oddali swoje życie. Prośmy, aby ten, który jest władcą naszej historii, dotknął nasze serca świadomością naszej odpowiedzialności za nasz wspólny dom, któremu na imię Polska
Dbaj o jakość tej ojczyzny, a teraz powierzając ich wszystkich Bożemu miłosierdziu i naszą Matkę Ojczyznę, z pokorą stańmy w prawdzie naszych sumień, uznając przed majestatem żywego Boga nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzech i doprowadzi nas do życia wiecznego.
świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż wszystko się spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszy, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Czcigodny księże Adamie, czcigodni goście, bracia i siostry w Chrystusie Panu, droga młodzieży. Ktokolwiek więc niósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, uczyłby tak ludzi, tej będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Józef Piłsudski wiele lat temu powiedział te znamienne słowa: naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na teraźniejszość i nie ma prawa do przyszłości. Nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, w takiej książce, w zasadzie będącej wywiadem z nim, odniósł tytuł bardzo konkretnie do naszej rzeczywistości: pamięć i tożsamość. I my dzisiaj wracamy do pamięci o naszej historii po to, by kształtować w swoim sercu tożsamość, by spojrzeć na swoje korzenie, z których wyrośliśmy i wyrastamy nieustannie, bo to jest pewien proces budowania naszego człowieczeństwa. A to wszystko dokonuje się przez dotknięcie tej naszej przeszłości. Co się stało 3 marca 1944 roku, a więc na 3 dni przed wydarzeniami, do których wracamy? Andrzej Szaruga, pseudonim Waligura, po bliskim Kozim Boże zorganizował zasadzkę na hitlerowców. W wyniku tej zasadzki 3 Niemców, którzy zostali ostrzelani, zginęło. Wśród nich był zastępca obozu koncentracyjnego na Majdanie. I to, co się stało później 3 dni, było odpowiedzią, zemstą Niemców na naszym ruchu oporu, na Polakach. Chodziło, by zademonstrować władzę, by zastraszyć, by spacyfikować polski ruch oporu. 6 marca 1944 roku ciężarówki wjechały do Kulowa, przywożąc więźniów z Zamku Lubelskiego. Byli wśród nich żołnierze Armii Krajowej, batalionów chłopskich. A więc ci, którzy nie złożyli broni, którzy walczyli, którzy nie chcieli się poddać,
bo wolność była im droga. Rozwieszono plakaty obwieszczające wyrok, to jest wykonanie wyroku na Polakach. 10 dni z nich zostało powieszonych tutaj w centrum Kurowa, a pozostałe 36 osób rozstrzelano pod Skarpą przy szosie Puławskiej. Potem przez 48 godzin Niemcy nie pozwolili, aby ci wiszący na szubienicach zostali zdjęci. Dopiero po tym czasie wydali rozkaz, by ich sprzątnięto, by ich pochowano. Mieszkańcy zebrali ciała i pochowali w lesie, w pobliskim lesie pod Barłoganem. Stamtąd po jakimś czasie zarówno rodziny, jak i oddziały partyzanckie przeniosły ciała na pobliskie cmentarze. Kochani bracia i siostry, to był jeden z wielu aktów zbrodni na polskim narodzie. Ale dla nas ważne jest każde życie. Bo jak tak mówią nasi bracia, starsi bracia w wierze, kto ocali jedno życie, to tak jakby ocalił cały świat. A kto zniszczy, moglibyśmy dodać, jedno życie, to jakby zniszczył również cały świat. Naszą powinnością jest pamięć, by budować tożsamość. A wszystko po to, by młode pokolenie, które wyrasta na tej historii, mogło szczęśliwie budować swoją przyszłość. Bez zbrodni, bez łamania pewnych praw. Dzisiaj przepięknie mówi do nas Słowo Boże, wskazując na wagę Bożego prawa, które jest wpisane w serce człowieka. To prawo decyduje o wielkości albo małości człowieka, jeśli człowiek to prawo odrzuca. Jesteśmy więc, moi drodzy, w szczególny sposób wezwani, aby prawo Boże, które jest nam dane w dekalogu, a zarazem w naszym sumieniu, było drogowskazem dla naszych dróg. Bo to prowadzi nas do prawdziwej wolności. Wolności ducha, która emanuje, przekłada się na wolność zewnętrzną. Wiele lat temu ksiądz arcybiskup Tokarczuk w jednym ze swoich wywiadów na temat wolności powiedział tak, zacytuję tutaj jego słowa. Jeden ze współczesnych uczonych amerykańskich, zmarły niedawno, odróżniał dwa rodzaje wolności. Wolność od i wolność do. Wolność od to jest ta wolność negatywna, która chce usunąć wszystko, zarówno złe, jak i dobre, co krępuje człowieka. Nie chce, żeby krępowała go ani kultura, ani nakazy religijne. Człowiek ma decydować o wszystkim. Tworzy się jednak anarchia, a doświadczenie pokazuje, że właśnie wtedy człowiek popada w zniewolenie. Inaczej jest z wolnością do. W Bieszczadach jest serpentyna prowadząca na wysokie wzniesienie licząca 12 zakrętów. Wzdłuż szosy są bariery. Tylko pijak lub człowiek nienormalny może uczepić się tych barier i powiedzieć, że one mu przeszkadzają. To one wszak gwarantują mu dojechanie do celu. Inaczej mógłby ulec katastrofie. I to jest ta wolność do, ta bariera, żeby nie wywrócił się, nie zginął. Dzisiaj żyjemy w epoce motoryzacji. Dużo ludzi ginie na drogach. Specjaliści mówią, że byłoby około 90% mniej wypadków, gdyby ludzie przestrzegali przepisów drogowych.
Właśnie te przepisy są gwarancją wolności, podobnie jak wychowanie i przykazania Boże. Boże zasady są gwarantem naszej wolności. Dlatego każdy z nas tu obecnych i każdy człowiek zobligowany jest do tego, żeby budować swoje życie na tych zasadach. Przed laty na święty rodak święty Jan Paweł II wołał: musicie być ludźmi sumienia. I to wołanie nie przestaje być aktualne. Co to znaczy być człowiekiem sumienia? A więc stosować się do pewnych zasad, które są dane mi po to, by mnie chronić. By chronił drugiego człowieka, bym go nie okradał, bym nie spodważał jego imienia. Wreszcie, bym go nie zabijał. Fizycznie, albo też duchowo. Co jednogrodnie we współczesnym świecie bardzo często ma miejsce. Kochani, w ostatnich dniach takim bardzo mocnym akordem objęła się wiadomość, że Francja wprowadziła do konstytucji prawo aborcji. Bardzo spodobała mi się wypowiedź pewnej lekarki tam we Francji, która komentując to wydarzenie powiedziała bardzo konkretnie. Przed laty mówiła: nasze władze odcięły się od kary śmierci, a więc odrzuciły karę śmierci. A dzisiaj ta kara śmierci przychodzi w innej postaci. Jakże mocne słowa, ale prawdziwe. Bo jak potraktować zabicie niewinnego człowieka? My się wzruszamy, gdy widzimy zbrodnie dokonane na dorosłych. Ale przecież na tym niewinnym, który jeszcze nie zobaczyło słońca, to jest moralna odpowiedzialność. Dzisiaj mówi się o wielkim spadku demografii. U nas w Polsce obliczono, że w 2023 bodajże roku był najniższy spadek od II wojny światowej. Spadek urodzeń. To jest jakimś wołaniem o ratunek, o odpowiedzialność. O to, byśmy nie karłowacieli. Rodzi się pytanie, dlaczego właśnie tak? Zapewne przyczyn jest bardzo wiele. Ale myślę, że jest w tym też nasza odpowiedzialność moralna, dbania o życie, o pewne zasady, które mają obowiązywać w całej Rzeczpospolitej. Bracia i siostry, spada też wielki, może nawet szczególny wymiar odpowiedzialności na rodzinę. Jak kiedyś mówił święty, błogosławiony w tej chwili kardynał Stefan Wyszyński, rodzina ma być silna Bogiem. To popatrzcie, że po latach, kiedy odzyskaliśmy wolność, po latach niewoli, po rozbiorach, bardzo szybko zmobilizowaliśmy się jako naród, tworząc centralny okręt przemysłowy, rozwijając się na różnych płaszczyznach. Wojna przekreśliła pewne drogi. Ale to dążenie do tego ocalenia tej tkanki narodu było inspirowane właśnie przez polskie rodziny. One rzeczywiście były silne Bogiem. Gdzieś 40 lat temu, tutaj taki obraz chciałbym przywołać, mały przedszkolak dał lekcję swojej mamie. Mówi tak: mamusiu, opowiedz mi bajeczkę, weź mnie na kolana. Mamusia, jak to mamusia, mówi: słuchaj, mam jeszcze mnóstwo roboty, muszę posprzątać, muszę jeszcze wiele przygotować, weź, włącz sobie telewizor. A ten chłopiec mówi po jakimś czasie: mamusiu, ale ja nie chcę,
telewizora. Telewizor nie weźmie mnie na kolana. Myślę, że to bardzo przemawiające, by dbać o jakość naszych rodzin. Bo z tych rodzin rodzą się wielcy ludzie. Z tych rodzin rodzą się następcy nas. I to, co im przekażemy, będzie skarbem, który będzie wracać jak prawdziwe dobro. Prawdziwa miłość zasiana w sercu młodego procentuje. Dzisiaj, bracia i siostry, wracamy do tych, którzy za ojczyznę zapłacili własną krwią. Pokazali, że trzeba kochać ojczyznę. Trzeba nieraz za nią zapłacić wielką cenę. Wczoraj, w 5 dniu marca, wspominaliśmy bardzo szczególną datę w historii. Otóż w 1940 roku Stalin podpisał wyrok na polskich oficerów ze Starobielska, w sumie 22 tysięcy, których symbolem stał się katyń. Oni przez ten wyrok zostali po prostu bez żadnego wyroku zamordowani. To pokazuje, że zło nie śpi, że zło ciągle wie się w ruch naszego serca, a my mamy podjąć drogę budowania mocnych rodzin, silnych Bogiem, silnych historią, żeby ta historia była mocno ukształtowana w sercach młodego pokolenia. A wtedy będziemy mieli nadzieję na to, że ta krew, to świadectwo, które dzisiaj w szczególny sposób celebrujemy, wydało plon stokrotny. Amen.